Zapraszamy Państwa serdecznie na cykl wycieczek pod nazwą Weekend z architekturą Gdyni. Każdą sobotę lipca i sierpnia o godzinie 12 spod infoboksu na rogu ulicy Świętojańskiej 10 lutego z przewodnikiem może wyruszyć wycieczka na zwiedzanie centrum Gdyni, w trakcie której możemy poznać najciekawsze, najbardziej znane budowle modernistyczne, ale także te starsze z czasów uzdrowiska, także z czasów wsi Gdynia, które do dzisiaj zachowały się na terenie Śródmieścia. Przed chwilą widzieliśmy jeszcze budowlę historyzującą, bo przecież kościół na Świętej Marii Panny, mimo że powstał w latach 20., no bardzo przypomina te małe barokowe kościółki, które często powstawały w małych miasteczkach w wieku XVII czy XVIII. Natomiast tutaj mamy już budowle na wskroś nowoczesne, w stylu modernistycznym, które powstały w tym samym roku. Marca 1920 roku bracia Gałczyńscy wykupują dawny gdyński folwark, czyli Kamienną Górę. Taki widok widzieli gdynianie, czy też osoby przyjeżdżające do Gdyni przed wojną. A teraz porównajmy, jak wygląda to dzisiaj.